Niekiedy sprawy kryminalne nie odnajdują swojego pozytywnego zakończenia, jakim jest skazanie winnego lub winnych popełnionej zbrodni. Niekiedy również niewinni zostają ukarani w miejsce winnych. A jak było w tym przypadku? Sprawa, o której dziś opowiem, była dla mnie dosyć trudna w interpretacji i zrozumieniu. Kto może być prawdziwym mordercą Merlin Shepherd? Zamordowano ją 4 lipca 1954 roku. Ciało leżało na łóżku skąpane we krwi. Zadano jej 27 ciosów w twarz nieznanym narzędziem. Koszula nocna była opuszczona i odkrywała pierś. Bielizna natomiast również była do połowy zdjęta. Sypialnia wyglądała, jakby sama krwawiła przy tej zbrodni. Czerwień znajdowała się praktycznie wszędzie. Dzień przed tą tragedią Merlin wraz z mężem Samuelem gościli u siebie sąsiadów. Z ich relacji wynika, że atmosfera była przyjemna, a małżeństwo Shepherd było względem siebie bardzo czułe. Samuel jako pierwszy poszedł spać na leżankę znajdującą się na parterze domu. Po niedługim czasie goście opuścili dom, a Merlin skierowała się do sypialni. O godzinie 5:40 Sam wykonał telefon do swoich sąsiadów z informacją, że jego żona nie żyje i błaga o to, by przyszli do jego domu. Gdy zobaczyli Samuela, nie miał na sobie koszuli. W późniejszym czasie została odnaleziona poszarpana w okolicy domu. Nie nosiła na sobie śladów krwi, a na spodniach znajdowała się czerwona plama. Miał również obrażenia szyi i głowy. Niedługo później pojawiła się policja i mąż ofiary zaczął opisywać przebieg wydarzeń. Obudził mnie krzyk Merlin. Dobiegał z sypialni. Od razu popędziłem na górę. Wleciałem do pokoju i zobaczyłem białą, dwunożną postać. Powalił mnie momentalnie na ziemię. Po chwili, gdy już doszedłem do siebie, zobaczyłem, że na dole ktoś jest. Uciekł na zewnątrz. Pobiegłem za nim i zaczęliśmy się szarpać. Uderzył mnie i straciłem przytomność. Gdy się ocknąłem, wszedłem do domu sprawdzić, co z synem. Na szczęście był cały i zdrowy. Później zadzwoniłem do sąsiada. Samuel Shepherd podczas rzekomej szamotaniny miał doznać wstrząsienia mózgu, jak i odkryto na jego ciele poważne obrażenia, których, jak określili lekarze, samemu nie mógł sobie zadać. Jednak od samego początku policja była sceptyczna co do historii przedstawionej przez Samuela. Nie był w stanie dokładnie określić, jak wyglądała osoba, którą widział i która go znokautowała. Po czasie stwierdził, że napastnik był mężczyzną o krzaczastych włosach. Nie jestem pewien, czy śledczy nie wzięli pod uwagę wstrząsienia mózgu Shepherda, które to mogło powodować problemy z określeniem wyglądu napastnika i ogólną dezorientacją z powodu wydarzeń, które miały miejsce tej nocy. Mimo wszystko stał się głównym podejrzanym w tej sprawie. Zaczęto przyglądać się życiorysowi Samuela i odkryli, że był niewiernym mężem. Miał kilka kochanek, o których prawdopodobnie wiedziała Merlin. Jednak poprzedniego wieczora, według zeznań sąsiadów, wyglądali na dobre małżeństwo. Skłonne do okazywania sobie wzajemnie czułości, więc motyw pozbycia się żony z uwagi na kochanki jest trochę mało wiarygodny. Zakładając, że okazywanie wzajemnej czułości nie było na pokaz, jednak wydawali się w tym naturalni i wiarygodni. W ich małżeństwie nie dochodziło do wielkich sporów, nie miały miejsca również rękoczyny. Bardziej wyglądało na to, że zdrady zostały wybaczone, jednak pozostawiły po sobie niemiłe wspomnienia. Śledczy zakładali scenariusz, w którym Samuel nocą idzie do żony, mając ochotę na seks. Jednak zmęczona żona odmawia, co doprowadza sama do furii i wymierza Merlin 27 ciosów w twarz. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie taki scenariusz jest wybitnie nieprawdopodobny, by przy zdrowych zmysłach mężczyzna bez problemów z psychiką, bez jakichkolwiek zaburzeń, ponieważ nie zostały one stwierdzone podczas procesu, mógłby dokonać takiej zbrodni z takiego powodu. Ale na tym argumentacja się nie kończy. Shepherdowie mieli w domu psa, który w przypadku wtargnięcia intruza zaalarmowałby mieszkańców. Jednak według zeznań pies tej nocy nie zaszczekał choćby raz. Nie wykryto również próby włamania, nie odnaleziono tego typu śladów. A jak wspominałem wcześniej, pies nie zaszczekał, więc śledczy doszli do wniosku, że mordercą musiała być osoba znana przez czworonoga,
jak i musiała wiedzieć, jak dostać się do domu bez kluczy. Możliwym jest, że napastnik wcale nie musiał do domu wchodzić, ponieważ był w środku cały czas. Tu wskazywali Samuela jako sprawcę. Albo po wyjściu sąsiadów drzwi nie zostały zamknięte. W każdym razie jedno było pewne dla śledczych. Pies musiał znać osobę, która zabiła kobietę. Obrona natomiast argumentowała, że Samuel nie mógł sobie zadać takich wyobrażeń, jakie u niego odkryto. Miejsce zbrodni było niezwykle krwawe, jednak jedynym dowodem krwi pojawiającym się na szepherdzie była plama na jego spodniach. Merlin miała wybite dwa zęby, a ich fragmenty wyrwane z ust. Wnioskowali, że napastnik musiał zostać przez nią ugryziony. Samuel jednak nie miał takich obrażeń na ciele. Sceptycy twierdzili, że zęby zapewne zostały wybite podczas uderzeń w twarz. Jednak kryminolog wykluczył taką możliwość, ponieważ kawałki zostałyby odnalezione wewnątrz ust ofiary, a wargi byłyby poważnie uszkodzone, co nie miało miejsca. Shepherd stanął przed sądem we własnej obronie, zeznając, że spał na dole na leżance, kiedy obudził go krzyk żony. Myślę, że płakała lub krzyczała moje imię, raz lub dwa razy. W tym czasie podbiegłem na górę, myśląc, że może mieć reakcję podobną do konwulsji, które miała we wczesnych dniach ciąży. Wpadłem do naszego pokoju i zobaczyłem postać w jasnej szacie. Jak sądzę, w tym czasie zmagającą się z czymś lub kimś. Podczas tego krótkiego okresu usłyszałem głośne jęki lub stękania i odgłosy. Uderzono mnie. Wygląda na to, że zostałem uderzony jakoś od tyłu, ale chwyciłem tego osobnika z przodu lub ogólnie przed sobą. Najwyraźniej zostałem znokautowany. Następną rzeczą, o której wiedziałem, było to, że zbierałem zmysły i siadałem na łóżku, nogami w kierunku korytarza. Spojrzałem na moją żonę, chyba zmierzyłem jej puls i poczułem, że jej już nie ma. Wydaje mi się, że potem instynktownie lub podświadomie pobiegłem do pokoju mojego syna obok i jakoś stwierdziłem, że nic mu nie jest. Nie jestem pewien, jak to stwierdziłem. Potem wydawało mi się, że usłyszałem hałas na dole. Najwyraźniej we wschodniej części domu. Shepherd zbiegł z powrotem na dół i gonił to, co opisał jako krzaczastowłosego intruza lub formę. W dół do plaży jeziora Erie, poniżej jego domu, zanim został ponownie znokautowany. Obrona powołała 18 świadków na rzecz Shepherda oraz dwóch świadków, którzy twierdzili, że widzieli krzaczastowłosego mężczyznę w pobliżu domu Shepherda w dniu zbrodni. Mimo usilnych starań obrony Samuela Shepherda, 21 grudnia ława przysięgłych uznała go winnym zamordowania swej żony i skazała na dożywocie. 7 stycznia 1955 roku matka Samuela okalecza się i umiera. Dwa tygodnie później umarł również ojciec z powodu raka żołądka. W następnych latach miały miejsce kolejne procesy apelacyjne, gdzie po raz pierwszy zaczęło się pojawiać nazwisko Richard Eberling. Wskazywano, że mógł być zabójcą, był znany z włamań do domostw. Podczas weryfikacji jego łupów odnaleziono dwa pierścionki należące do zamordowanej. Jednak odnalezione przedmioty nie wskazywały na jego winę o morderstwo, ponieważ ukradł je kilka lat po śmierci Merlin. Ale zaczęto przyglądać się bliżej jego osobie. W czasie, gdy żona Samuela jeszcze żyła, był częstym gościem w ich domu. Zatrudniony w firmie sprzątającej, mył okna w domu Shepherdów. Niejednokrotnie również zasiadał do stołu wraz z Merlin, zaproszony przez nią na kawę. Pies na niego nie reagował, a on sam uważał kobietę za bardzo atrakcyjną, jak również sądził, że on nie miałby szans u takiej kobiety. Policjanci jednak nie mieli do końca punktu zaczepienia, by móc jakkolwiek pociągnąć jego wątek w tej sprawie. Do czasu, aż pewnego razu jeden ze śledczych zasugerował, oczywiście bez jakichkolwiek dowodów, że jego krew została odnaleziona w domu Shepherdów. Eberling nie dość, że nie zaprzeczył, tak stwierdził, że skaleczył się podczas czyszczenia okien na dwa dni przed śmiercią Merlin. Wspomnę, że w 2004 roku umierający mężczyzna, który wraz z Eberlingiem pracował w tamtym czasie, przyznał, że to on, a nie Richard, był dwa dni przed śmiercią kobiety w domu Shepherdów. W związku ze zwiększającym się podejrzeniem, że ten człowiek może coś wnieść do sprawy, przeprowadzono na nim test wariografem.
W tamtym czasie wyniki zostały zinterpretowane jako wykluczające, by kłamał, a podczas badania do morderstwa się nie przyznał. Po latach specjaliści określili wyniki tego testu jako niejednoznaczne. W tamtym jednak czasie była taka interpretacja, a nie inna. W związku z tym został oczyszczony z podejrzeń. W 1959 roku Shepard dobrowolnie wziął udział w badaniach nad rakiem, pozwalając na wstrzyknięcie do swojego ciała żywych komórek rakowych. 30 lipca 1961 roku umiera obrońca Samuela, którego obowiązki od tego momentu przejmuje F. Lee Bailey. Zmiana obrońcy, co prawda z konieczności, popchnęła tę sprawę do kolejnego procesu, który odbył się 15 lipca 1964 roku. Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych nazwał poprzedni proces jako kpinę ze sprawiedliwości. Oznajmił, że złamano prawo Shepherda do sprawiedliwego procesu, w wyniku czego stan Ohio otrzymał nakaz zwolnienia Samuela za kaucją i dał prokuratorowi 60 dni na wniesienie oskarżenia przeciwko niemu. Inaczej sprawa zostałaby oddalona. Od tego momentu jeden sąd odwoływał się od postanowienia drugiego do wyższych instancji. Finalnie 6 czerwca 1966 roku Sąd Najwyższy uchylił wyrok skazujący za morderstwo. Kolejny proces rozpoczął się na przełomie października i listopada 1966 roku, gdzie obecny obrońca Shepherda doprowadził do wyznania przez koronera przyznania się, że nie odnaleziono narzędzia zbrodni i nie odnaleziono nic, co mogłoby powiązać Samuela z morderstwem swojej ówczesnej żony. Podczas tego procesu wskazywano również, że morderca był osobą leworęczną, natomiast Samuel był praworęczny, co pozwoliło jeszcze bardziej uwiarygodnić niewinność oskarżonego. 16 listopada padł ostateczny wyrok. Niewinny. W teorii można by na tym zakończyć odcinek. Jednak w tej historii ponownie pojawi się nazwisko Eberling. Mianowicie na miejscu zbrodni odnaleziono krew osoby trzeciej. Nie należała ona ani do Samuela, ani do jego żony. Jednak dowody te nie były dostępne podczas poprzednich procesów. Jako materiał dowodowy te badania pojawiły się w procesie cywilnym w 2000 roku, który wniósł syn Shepherda w celu oczyszczenia nazwiska swojego ojca. Podczas tej rozprawy na sali obecny był również poprzedni obrońca Samuela. Dowiedział się na nim, że badania wariograficzne przeprowadzone na Eberlingu nie były jednoznaczne, a wskazywało również na to, że to on mógł być mordercą lub miał wiedzę o zabójcy. Wracając do badań DNA krwi, odnalezionej na miejscu zbrodni, wskazywały one na 90% zgodność z krwią Eberlinga. Historia również pozwalała kierować podejrzenia na Richarda. Był kojarzony z kobietami, które umierały w podejrzany sposób. Również został skazany za zamordowanie Ethel May Durkin w 1984 roku. Jej ciało zostało ekshumowane i została przeprowadzona autopsja. Dzięki niej odkryto, że ciało posiadało dodatkowe obrażenia i narracja Eberlinga związana z wypadkiem w domu nie pasowała do posiadanych na ciele obrażeń. W podejrzanych okolicznościach zmarły również siostry Durkin. Myrtle Frey, która została brutalnie pobita, a następnie uduszona. Zabójstwo to było bardzo podobne do morderstwa Merlin i Sarah Bell Farrow, która zmarła po upadku ze schodów. Eberling nie przyznawał się do zabójstwa Merlin Shepherd, jednak kobieta, która pracowała z nim przy opiece nad Ethel May Durkin, zeznała, że przyznał się jej do morderstwa z 1954 roku. Jeden ze współwięźniów Richarda również zeznał, że przyznał się mu do zabójstwa Merlin. Jednak podczas procesu w 2000 roku obrona podważyła wiarygodność obu świadków. Swoją drogą w czasie trwania tego procesu Eberling nie żył już od 2 lat. Zmarł w więzieniu w 1988 roku. Werdykt był następujący. Syn Samuela nie zdołał udowodnić, że jego ojciec został niesłusznie uwięziony. W dniu 22 lutego 2002 roku 8. Okręgowy Sąd Apelacyjny jednogłośnie orzekł, że sprawa cywilna nie powinna była trafić do sądu przysięgłych, ponieważ upłynął termin przedawnienia, a roszczenie o bezprawne uwięzienie wygasło wraz ze śmiercią sama Shepherda.
Podsumowując, wiele wskazuje na to, że to nie Samuel Shepard zamordował żonę, a zabójcą mógł być Richard Eberling. Na niewinność Samuela wskazywałyby obrażenia, jakich doznał feralnej nocy. Ktoś mógłby podważyć ten argument, ponieważ mogła je zadać jego żona, gdy się broniła. Jednak przeczy temu ilość krwi na ubraniu sama. Znajdowała się ona jedynie na spodniach i w małej ilości, a krew podczas tego morderstwa praktycznie leciała w każdym kierunku. Jej ilość była znaczna. Brak również motywu, mimo jego, że tak powiem, elastycznego podejścia do małżeństwa. Dzień przed zbrodnią sąsiedzi widzieli ich zachowujących się wobec siebie bardzo czule. W związku z tym można uznać to za wybaczone grzechy. Choć i ten argument mógłby zostać podważony, w końcu mogli udawać szczęśliwe małżeństwo. Jednak uważam, że ktoś będący tak blisko w życiu Shepardów, jak właśnie sąsiedzi, zorientowaliby się, że w ich małżeństwie źle się dzieje. Samuel również nie należał do osób agresywnych czy impulsywnych. Gdyby tylko coś takiego miało miejsce, zostałoby potwierdzone na rozprawach sądowych. A przypominam, że zadano ofierze 27 ciosów w twarz. Wcześniej o tym nie wspominałem, ponieważ nie doszukałem się, w jakim momencie zostało to potwierdzone, ale w ciele Merlin zostało odnalezione nasienie, które nie należało do Samuela. Jednak było go tak mało, że sugerowano, iż źródłem mogło być zanieczyszczenie próbki. Jeszcze jeden aspekt może świadczyć o niewinności Samuela. Mianowicie ekspert medycyny sądowej stwierdził, że morderca krwawił z rozciętej ręki, a takich obrażeń sam nie posiadał. A co świadczy o jego możliwej winie? Tak naprawdę ciężko to stwierdzić, bo w miejscu tragedii można podważyć kilka z poprzednich argumentów uniewinniających. Z jakiegoś powodu zdradzał swoją żonę. Mógł to być powód niewyjawiony na rozprawie, a tak znaczący, że pchnął Samuela do niekontrolowanego gniewu i morderstwa. Mógł również przed morderstwem nie mieć na sobie koszulki, która byłaby zakrwawiona, a historię zmyślił dla uwiarygodnienia swoich słów. Zabrał jakąkolwiek koszulkę, rozerwał ją i wyrzucił w pobliżu domu. Jednak nadal ciężko wytłumaczyć jego obrażenia na ciele, które jak stwierdzono nie mógł zadać sobie samemu. Co do Richarda Eberlinga, na jego niekorzyść przemawia odnalezienie na miejscu zbrodni krwi zgodnej w 90% z jego własną. Podpuszczony przez policjanta przyznał, że jego krew mogła się znaleźć w ich domu, ponieważ się zranił podczas mycia okien 2 dni wcześniej. Jednak jego współpracownik przed śmiercią wyjawił, że to on, a nie Richard, był tamtego dnia u Shepardów. Pytanie, czy mówił prawdę. Pies na niego nie reagował. W związku z tym mógł nie szczekać po tym, jak znana mu osoba pojawiła się w domu. Uważał również Merlin za kobietę wyjątkowo atrakcyjną. Scenariusz mógł być następujący. Eberling w jakiś sposób dostał się do domu Shepardów. Może miał zapasowe klucze, może jedne z drzwi nie zostały zamknięte. Każda z tych opcji była prawdopodobna moim zdaniem. Skierował się do sypialni i tam chciał doprowadzić do zbliżenia z Merlin. Jednak ona odmówiła, co doprowadziło go do furii. Wiem, że mówiłem o tym samym scenariuszu względem Samuela, i wtedy podważyłem ten argument. Jednak przypadek Eberlinga jest inny. On w następnych latach zamordował kobietę i był łączony z kilkoma innymi zabójstwami. Ta zbrodnia kryje przed nami wiele tajemnic. Do dziś nie wyjaśniono wielu wątków i zapewne już nikt nie podejmie się próby ich rozwiązania. Morderca zapewne już nie żyje, kimkolwiek on był. Jedno jest jednak dla mnie oczywiste. To nie była przypadkowa śmierć. W grę musiały wejść osobiste emocje zabójcy. Nie chce mi się wierzyć, by bez wielkiej personalnej złości zadać 27 ciosów przypadkowej osobie. Chyba że do gry weszłyby zaburzenia umysłowe. Jednak w tej chwili mogę tylko gdybać. Dziękuję za wysłuchanie odcinka. Pozdrawiam i do usłyszenia.